Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. I zaraz na samym początku roku zrobiło się opóźnienie, bo no jak słyszycie, dopadło mnie jakieś zapalenie gardła i przez co najmniej kilka dni nie byłem w stanie nagrywać. Dzisiaj jest już taki pierwszy dzień, gdzie się dobrze czuję, więc po głosie może tego jeszcze nie słychać, ale jest już naprawdę lepiej, więc stwierdziłem, że czas nagrać ten odcinek. Dlatego, że jak zapowiadałem, żeby nie wyszedł jakiś gigant, podzielę na dwie części ten odcinek podsumowujący końcówkę roku, czyli teraz będzie takie podsumowanie książek z listopada i grudnia przeczytanych, które mi się nie zmieściły do żadnych podsumowań, recenzji, krótkich piłek i tym podobnych. Ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przeczytałem oczywiście więcej, to mieliście na liście, natomiast w czwartek prawdopodobnie będzie Bookhaul i Open Boxing, no i potem przejdziemy już do różnych planów, nieplanów, podsumowań i tych najfajniejszych chyba filmów, które się na tym kanale trafiają, że przynajmniej ja je najbardziej lubię robić, a potem zobaczymy. Dobra. To teraz tak, zaczniemy od książki, której już tutaj nie mam ze sobą, ale o niej też wspominałem i potem nie wypowiadałem się już na jej temat. To jest Pacjentka Aleksa Micheledisa i rzeczywiście większość z Was napisała, że się zawiodła na tej książce i ze mną jest podobnie. To jest thriller, no taki trochę thriller, trochę kryminał, opowiadający o śledztwie dotyczącym kobiety, która jest oskarżona o zamordowanie męża, w zasadzie to skazana, no ale została uznana za niepoczytalną, ponieważ się nie odzywa, osadzona w szpitalu psychiatrycznym i lekarz, który ją obserwował, który się ją fascynował, zmienia swoją ścieżkę kariery w ogóle, żeby trafić do tego szpitala i żeby dalej, znaczy żeby zacząć prowadzić w ogóle jej rozpoznanie, jej terapię i spróbować z niej wyciągnąć jakieś informacje na temat tej zbrodni, która miała miejsce. I powiem tak, to jest hit sprzedażowy sprzed kilku lat w całej Europie. Z tym jest trochę tak, jak z tą kobietą w oknie, kobieta z pociągu, tak? Kobieta w oknie, nie, kobieta z pociągu chyba. No, to pamiętacie tam te trzy kobiety, jakiś morderca, pani, która tam jeździła pociągiem, była uzależniona od alkoholu i przez okno kogoś tam obserwowała i nagle się okazało, że ta idealna para, którą ona tam obserwuje, to się tam nie jest wcale taka idealna. I na podobnym schemacie bazuje ten kryminał, więc jakby nie dziwi mnie taka szalona popularność, bo to są tego rodzaju książki, które wykorzystując klasyczną narrację, klasyczne, znaczy przyzwyczajenia czytelnika związane z klasycznymi kryminałami, zaskakują go w taki, no może niezbyt uczciwy sposób. Znaczy nie mówią pewnych rzeczy, ale wykorzystują to, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że fabuła się linearnie rozwija. No nie chcę za dużo powiedzieć, żeby wam tej pacjentki, gdybyście mieli ochotę przeczytać, nie zniechęcić was do tego. Natomiast powiem tak, problem z takimi kryminałami polega na tym, że jak już się dowiecie przed lekturą, że tam jest coś zaskakującego i szukacie tego czegoś zaskakującego, to bardzo łatwo jest takie intrygi rozwikłać. I wtedy to jakby ten urok się gdzieś rozmywa tej książki. Tak, no to są takie kapiszony po prostu, no wystrzał. Nie mogę jej zarzucić, znaczy inaczej, bohaterowie tej książki postępują jak idioci. To jest akurat prawda. Tam kwestie związane z terapią, łamanie jakichś w ogóle ustaleń pomiędzy terapeutą a pacjentem, które chyba na całym świecie obowiązują, to tam jest nagminne, tak? Bohaterowie się zachowują po prostu, no, genialnie, naprawdę, w cudzysłowie. Jedynym fajnym motywem to jest tam bardzo ciekawie ograny motyw Alcestis i teraz mnie zabijecie, bo oczywiście już zdążyłem zapamiętać, czyli dramatu Euripidesa chyba. Mało znanego dramatu dotyczącego też takiego mitu, który nie jest bardzo znany, bo tego o Heraklesie i jednym z jego czynów, nie prac, które wykonał, ale tam z jednym z jego czynów. Chodziło o właśnie taką Alcestis, księżniczkę królową, która poświęciła się za swojego męża. No, miała za niego pójść do Hadesu.
I to jest rzeczywiście bardzo ciekawy motyw, więc jeżeli byście szukali jakichś takich drgnień starożytnych we współczesnych tekstach, to pod tym kątem chyba tylko tę pacjentkę warto czytać. Cała reszta jest takim... szybko się to czyta, thriller. Podejrzewam, że ja za 2 lata nic nie będę z tej książki pamiętał, więc no tyle. Więc tak, rzeczywiście zgadzam się, też się trochę zawiodłem. To teraz tak sobie tutaj rozkładam po kolei. Ktoś z Was polecił mi, bardzo dziękuję z tego miejsca, taką króciutką książeczkę Kateryna Babkina, Szczęśliwi nadzy ludzie. To jest zbiór opowiadań ukraińskiej autorki w tłumaczeniu Bohdana Zadury, których treść odnosi się do losów współczesnych Ukraińców w jakiś tam sposób dotkniętych wojną na Krymie. No, ta wojna z reguły jest gdzieś tam w tle, czasami wkracza w życie tych bohaterów, czasami nie. Natomiast zaskakujące jest ujęcie, sposób pokazania życia, zwyczajnego życia tych bohaterów, bo te perspektywy często są bardzo niezwyczajne i trochę mi to opowiadanie przypominało, ten zbiór opowiadań przypominał mi Trash Story, to pamiętacie, recenzowałem, nominowany do Nike, taki zbiór krótkich tekstów, bardzo groteskowych. Tutaj ta groteska nie jest aż tak bardzo widoczna, raczej powiedziałbym, że jeśli dobrze kojarzę, nie ma chyba takich elementów stricte nadprzyrodzonych. Jeśli się nawet tak wydaje, to często to wynika z innej perspektywy osoby opowiadającej, chyba że w jakimś tekście konkretnym tak było. Natomiast problem w tym, że te opowiadania są bardzo krótkie i to są takie po prostu obrazki po 3-4 strony, dobrze napisane. Czasami mnie drażniły pewne rzeczy w tłumaczeniu, wciskane cały czas to słówko czemuś w kółko i w kółko. No nie wiem, skąd taka maniera tutaj u tłumacza, to było dziwne. Ale dwa teksty są naprawdę, naprawdę niezłe. Nosy i Adidasy, to jest ten pierwszy chyba, jeżeli dobrze pamiętam i nie mylę tytułu. To jest ten oddział. Nie, przepraszam, Kostia. Kostia, to jest ten o dziadku i wnuczce, bardzo tak ze sobą związanych i tym, co się dzieje po śmierci tego dziadka, to w jaki sposób, a no nie powiem, bo zdradziłbym, bo to też jest opowiadanie, które bazuje na zaskoczeniu w finale, ale z tego zaskoczenia coś płynie. Ono pokazuje po prostu potęgę miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Naprawdę przepiękne opowiadanie. I drugie, Pudełko z guzikami, to jest opowieść o przyjaźni dwóch dziewczynek, które też gdzieś tam, chyba na Krymie mieszkają, albo może nie. Nie, bo tam rzeczywiście, bo tam jest chyba rozpad ZSRR. No po prostu gdzieś na Ukrainie sobie tam mieszkają. I przypominało mi to opowiadanie trochę Genialną przyjaciółkę. Tylko w wersji ukraińskiej i w takiej wersji bardzo skróconej, ale ono jest tak nasycone emocjami, właśnie tak pokazuje, jak równie się losy tych dziewczynek ułożyły. Jednocześnie, że ta więź mimo wszystko gdzieś tam w dzieciństwie, może zraniona, zerwana, mimo wszystko gdzieś tam w nich została, to bardzo, bardzo mi to tak brzmiało właśnie Ferrante. Fajny, naprawdę fajny zbiór opowiadań. Nie załapał mi się do najlepszych tekstów, może właśnie dlatego, że trochę za krótki. Może powieść tej autorki jakoś bardziej by mi się podobała. Teraz tak zupełnie nie po kolei o tych książkach mówię, w dowolnej kolejności je pokazuję. Teraz pierwsza książka, którą w tym roku skończyłem czytać, to jest Simenon i Maigret się bawi. Bardzo lubię te kryminały. Chyba jestem trochę odosobniony w miłości do Simenona. Ja chyba bardziej tylko Chandlera od niego wolę. Chociaż są inni, są rzeczywiście inni od siebie, bo Maigret to jest taki detektyw, który jest dość staroświecki. To jest reprezentant takiego starego, dobrego, belgijskiego, nie wiem, z pochodzenia jest chyba Belgiem. Znaczy Simenon na pewno był. Mieszka w Paryżu, ale jest takim właśnie reprezentantem starego mieszczaństwa. Tam się akcja jeszcze w latach 50. rozgrywa. Tej książki akurat. Ale on tak
te zmiany, to wszystko nowe, co nadchodzi, no dla niego jest raczej nieciekawe, jest zagrożeniem, jest jakieś takie odrzucające, chociaż on stara się, Maigret stara się zawsze zrozumieć. Jego żona jest taka bardziej konserwatywna, oni kapitalną parę tworzą. I tak jak mówię, to są króciutkie książeczki, króciutkie kryminałki, mówiłem o nich na pewno parę razy już, które czyta się chyba nie dla zagadki, tylko chyba dla tych wszystkich smaczków psychologicznych, które są gdzieś tutaj w okolicy i w sprawach, które się rozgrywają na naszych oczach i też w samej postaci głównego bohatera i jego żony. No tutaj nam, tutaj w tym kryminałku akurat nam wychodzi taka sprawa dosyć ciekawa, związana z małżeństwem bohaterów, ale o tym akurat nie będę mówił. Polecam, naprawdę są bardzo bardzo przyjemne rzeczy. Bardzo takie, na mnie przynajmniej działające jakoś na emocje. Być może one są nierówne z tymi kryminałami, tak chyba jest wielu z was. Zresztą ja sam wiem, kilka z nich było rzeczywiście słabszych. Ten jest ciekawy o tyle, i to też wszyscy narzekają, a mi się to bardzo podobało, że tutaj Maigret jest od śledztwa odsunięty, on jest na urlopie. Śledztwo się toczy, on jest na urlopie, więc stwierdza, a to niech moi koledzy się wykażą, a on śledzi sprawę z gazet. I na podstawie swoich obserwacji i tego, co wyczyta w gazetach, wyciąga wnioski. Więc to jest kapitalne dawkowanie napięcia, bo musimy czekać do kolejnego wydania gazety, żeby no, coś się zaczęło dziać, tak? A mi się to bardzo podobało. No ale ci, którzy są przyzwyczajeni do klasycznych kryminałów, to widzę, że tam widzę, że kręcili nosami, ale zresztą tak samo było ze sprawą Saint-Fiacre. To jest mój ulubiony Maigret, sprawa Saint-Fiacre. A ludzie pisali, ale jak to? Tu bohater nawet śledztwa nie chce prowadzić, śledztwo się samo prowadzi. No i to było świetne. To było świetne, bo to było nowe, to było jakieś. No i kochani, dobrze. Trzy książki jeszcze. Trzecia w kolejce, no moje rozczarowanie. Nie może największe tego roku, ale spodziewałem się naprawdę czegoś ciekawego. Rafał Wojasiński, Tefil. Książka nagrodzona nagrodą imienia Mackiewicza. Jeśli nie wiecie, nagroda imienia Mackiewicza jest chyba taką najważniejszą, albo przynajmniej jedną z najważniejszych nagród konserwatywnych w Polsce. Więc w moim odczuciu powinny być nagradzane książki, które jednak reprezentują pewien konserwatyzm, albo w kwestii formy, albo przynajmniej w kwestii myśli, tego co z nich płynie. No jak taką książkę dostało, taką nagrodę dostał Helak za Nadzbruczem, to mi się niespecjalnie to podobało, powiem szczerze, ale to ze względów warsztatowych. Natomiast tak poza tym, no to no okej, okay, no taka tutaj tęsknę za kresami, jak to drzewie i wspaniale bywało na tych kresach, ładna opowieść. Natomiast za co nagrodę dostał Tefil, to ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. Nie powiem, żeby to było źle napisane, bo nie. Natomiast co z tej książki wynika, nie mam zielonego pojęcia. Mamy Tefila. Tefil to jest taki pan, no dzisiaj byśmy go nazywali Menelem. Pan Włóczęga. No jakieś tam ma mieszkanie. Nie jest, zdaje się, bezdomny. Pan, który sobie chodzi i komentuje, jak to taki miejski filozof, tak? Do niego się dosiada pan Rozmaryn. Pan Rozmaryn myśli, że Tefil coś wie na temat jego matki, więc próbuje go wypytać. Od razu wam powiem, nic się praktycznie nie dowiaduje do samego końca, bo Tefil go zamęcza swoimi filozoficznymi gadkami o zaczynaniu, o świecie, o Bogu, o wyglądzie rzeczywistości, o nowym, o starym. Przy okazji, nie wiem, gapią się kelnerką w dekolty, piją wódkę, brudzą się, opowiadają o swoich brudnych ubraniach, o swoich, nie wiem, butach, które on obciął, oberżnął i tam został mu kawałek. I czemu on to zrobił? A może dobrze to zrobił? O psie, którego kiedyś miała, ten pies mu zdechł i on go później zakopał. I tego rodzaju historie. Do niczego to zupełnie nie prowadzi. Sama też ta filozofia Tefila jest taką filozofią chaosu, powiedziałbym. Filozofią po części nihilistyczną, jakiegoś zwątpienia w Boga, zwątpienia w pewne stałe rzeczy na tym świecie. Więc Tefil, no słowo Tefil kojarzy się z Teofilem na pewno, a mi się kojarzyło z niemieckim słowem Teufel, diabeł. Więc być może to jest taki
diabeł, którego nowoczesność pokonała i powiedziała, ty też nam nie jesteś potrzebny. Tak jak i Bóg nam nie jest potrzebny, tak i ty nie jesteś nam potrzebny, więc siedź sobie tutaj, menelu. I ten Tefil gdzieś tam sobie w tym mieście istniejącym, nieistniejącym wegetuje. I jeszcze tam próbuje tych ludzi kusić swoją dziwaczną filozofią, ale w samych swoich założeniach była ta książka tak po prostu totalnie niestrawna, jak te rzeczy, które oni tam jedzą i piją dla mnie, więc nie, no zupełnie nie. Chociaż, przepraszam najmocniej, chociaż rzeczywiście jest to krótka lektura, ale niektórzy z Was już mi pisali w komentarzach, że nie zmogli, że nawet nie dali rady. Nieco inaczej było z książką, z którą wiązałem wielkie, wielkie nadzieje, że ona trafi tutaj do pierwszej trójki najlepszych książek czytanych w tym roku. I to jest Justyna Hankus, 2,5 duszy, folk noir. I do tej pierwszej trójki niestety nie trafiła, mimo tego, że jest to rzeczywiście bardzo dobra powieść. Ale tak jak czytam w recenzjach czasami, że lepsze od Radka Raka, absolutnie się z tym nie zgadzam. Absolutnie, to w ogóle, znaczy inaczej, przy takim debiucie można liczyć na to, że Hankus drugą, trzecią swoją książkę napisze rzeczywiście lepszą od Radka Raka. Bo porównania wynikają stąd, że to jest dość podobny świat przedstawiony, mimo tego, że ta książka akurat rozgrywa się w Polsce, w PRL-u w latach 90., ale to jest też taki właśnie folk fantazy. Nie wiem, ktoś tu zaczął mówić, że to folk noir, ale to nie ma takiego podgatunku. To ja wiem, że autorka bardzo, bardzo sprawnie to wymyśliła na potrzeby opisania czytelnikowi tego, z czym będzie miał do czynienia. Ja się jej nie dziwię, bo ludzie, którzy czytają folk fantazy, ale z taką dozą brutalności, z taką dozą jakiegoś takiego nihilizmu, zwątpienia w świat, w ludzi, no pewnie się nie spotykają, bo to z reguły są takie bardzo sympatyczne opowieści. Natomiast tutaj to jest rzeczywiście bardzo, bardzo mroczna i bardzo ponura historia, więc to folk noir jest jak najbardziej uzasadnione, ale to jest po prostu folk fantazy. No, nie wiem, nie ma sensu tworzyć osobnego gatunku dla tych książek. No właśnie, ale o czym to tak naprawdę jest? Mamy trójkę bohaterów, każdy z nich jest w jakiś sposób ułomny, w tym sensie, że w jakiś sposób jest inny dla swojej społeczności. Jest też bardzo dużo bohaterów drugoplanowych, istotnych. Bardzo wiele się w tej książce dzieje. Świat przedstawiony, no to tak jak mówię, polska prowincja, PRL, lata 90., rzeczywistość niezbyt przyjemna, niezbyt sympatyczna, pełna niezbyt przyjemnych i niezbyt sympatycznych ludzi. Trochę zestawionych na takiej zasadzie, że ci inni to są ci fajni, a ci pozostali to są ci niefajni, chociaż wśród nich też zdarzają się ludzie, którzy mają takie ludzkie odruchy, więc no nie jest może to tak do końca grubą kreską nakreślone, ale mimo wszystko tutaj jednak trochę kręciłem nosem, że to tak jest trochę za grubo dla mnie pokreślone. Napisane jest to nieźle, aczkolwiek mam wrażenie, że po prostu czasami w tej książce dzieje się zbyt dużo. Akcja pędzi na łeb, na szyję i wiele elementów po prostu wypada z pamięci. Ja na przykład, nie wiem, może ja czytałem nieuważnie, ale niech mi ktoś powie, jeśli czytaliście, kto jest ojcem głównego bohatera. Znaczy nie piszcie mi w komentarzach, albo napiszcie tylko tak, żeby nie było, że spoiler, tak? Bo tam jest w pewnym momencie jakaś sugestia, ale z niej nic nie wynika. Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale czy to rzeczywiście wynika wprost z tej książki i ja tego nie zauważyłem, czy tam jest po prostu taka rzucona tylko sugestia i domyśl się czytelniku. Natomiast tak, wydaje mi się, że ta książka powinna mieć jeszcze ze 100 stron. I byłoby wtedy naprawdę, naprawdę nieźle. Zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz, ale tutaj będę musiał cięcie zrobić, bo zaraz mi aparat przestanie nagrywać. O, i już wracamy. Zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo to jest książka, gdzie ten element fantastyczny to jest element pogański. To są różne dziwne stwory. Tutaj mamy sobowtóra doppelgangera, mamy gdzieś wodnika, jakieś tam właśnie wodnice, dziwaczną magię.
słowiańską, cygańską, najróżniejszą, jaką tylko. I bardzo ciekawie funkcjonuje tutaj chrześcijaństwo w tej książce, bo autorka wprowadza dwie postacie księży i fajnie nimi niuansuje takie typowe wyobrażenia z fantazy, właśnie takiego antyklerykalnego fantazy, bo tu rzeczywiście mamy jednego księdza, który jest taki, no niezbyt sympatyczny, to trzeba powiedzieć. Ma pewne swoje przywary, na szczęście nie takie typowe, jak to się dzisiaj wyposaża księży, on raczej dojrzałe kobiety woli, ale jakby zniuansowany jest taką postacią drugoplanową, bardzo też ładnie rozwiniętą, księdza Stanisława, bardzo ciekawego w sumie, i to takich postaci w fantazji mi trochę brakuje, bo to jest ksiądz z wątpliwościami, który widziałby się w trochę innym jeszcze życiu, ale w innym, no, cywilnym życiu, ale samo poczucie, że istnieje osobowe zło, którego on doświadczył kiedyś, pcha go do tego, żeby on jednak w tym kościele został. I to jest też postać nieszczęśliwa, tragiczna, ale bardzo mi się podobało to finał. Znaczy finał jest okrutny, jest straszny, jest po prostu no bardzo smutny, przykry. Ale to, jak on się jednak obronił w tym finale, to rzeczywiście było niezłe. Więc ja mówię, to jest, dla mnie to jest po prostu kapitalny szkic powieściowy, tak? Gdyby to rozwinąć, gdyby to jeszcze rozbudować, dorzucić tej powieści 100, 150 stron, no mielibyśmy powieść wielką, tak mamy tylko powieść bardzo dobrą, więc się niestety nie załapała na listę trzech najlepszych powieści, ale na nominację do nagrody Zajdla to w ciemno naprawdę, bo to jest kapitalna rzecz, bardzo, bardzo sympatyczna. I kończąc już, bo jak widzicie, gardło jeszcze nie jest idealne, czekaliście i się doczekaliście, Michel Houellebecq i Unicestwianie. I powiem szczerze, rozumiem zawód tych, którzy czytali tego Houellebecqa i go później krytykowali, bo mam takie wrażenie, że Houellebecq pisał tę książkę na kolanie. Ja nie kupuję tej narracji, że rozpad świata, w którym żyje główny bohater, świata niedalekiej przyszłości, jest w jakiś sposób, ma odzwierciedlenie w formie tej powieści. Że tak samo się forma tej powieści rozpada. Nie, moim zdaniem to jest na siłę. To jest tłumaczenie po prostu niedoróbek Houellebecqa, tak? Który rzucił nam niedorobioną powieść i teraz on się śmieje, a tu wszyscy krytycy się zachwycają. Bo gdyby znowu Houellebecq zrobił z tego trzy osobne powieści, to podejrzewam, że każda z nich byłaby lepsza od tego, co dostaliśmy w Unicestwianiu. Mówi się, że też, że jest to najbardziej pozytywna powieść Houellebecqa, bardzo prawdopodobne, ale nadal no, dostaje się ją jak cegłą w głowę, tak? Mamy trzy, w zasadzie cztery główne wątki i trzy powieści spokojnie z tego mogłyby powstać. Pierwszy taki motyw umierania, odchodzenia, tutaj mam na myśli akurat ojca głównego bohatera, który przechodzi ciężki wylew i to, jaką walkę musi rodzina stoczyć z francuskim systemem służby zdrowia. To uważam, że jest świetny, to jest po prostu świetny, naprawdę najlepszy wątek tej powieści. Pokazuje też, jak reagują członkowie tej rodziny, jak niektórzy z nich odnajdują jakiś sens, a inni z kolei zupełnie się rozpadają, tak? Scena spotkania, nie będę spoilerował, ale scena spotkania głównego bohatera ze swoją siostrzenicą jest po prostu porażająca. Jak przeczytaliście, to wiecie, o czym mówię. I aż po prostu mam dreszcze teraz, jak o tym pomyślę. Zdecydowanie taka, no w stylu Houellebecqa, tak? Możecie się domyślać, jak to wygląda. Natomiast ta wizja tego bezdusznego, straszliwego systemu służby zdrowia, nastawionego na paragrafy, na to, że musi być tak od A do Z i absolutnie nic innego i ty się tylko dostosowuj tutaj, pacjencie, no to my naprawdę możemy pomyśleć, że u nas jeszcze nie jest chyba aż tak źle, jak tam, gdzie wszystko jest podporządkowane literze prawa i człowiek się w zasadzie nie liczy w ogóle. I nawet jeśli się ma pieniądze, to co z tego? Więc ten wątek jest naprawdę świetny. Potem mamy wątek
polityczny. Z jednej strony kampanii wyborczej. Jeżeli kogoś fascynuje polityka, może zareagować na to zupełnie inaczej. Dla mnie to było totalnie bez sensu. No po prostu opis kampanii wyborczej we Francji. Ja tego nie łapię. Nic zaskakującego, nic jakiegoś tutaj, no nie, może ten Macron, który tam chyba gdzieś w tle jest określany jako prezydent cały czas. To mam wrażenie, że to o nim było. To tak, z nimi jest skorelowany wątek organizacji terrorystycznej i to już było znacznie ciekawsze, chociaż kończy się w pół słowa. No okej, orientujemy się, dowiadujemy się, kto za tym wszystkim stoi, ale nie dowiadujemy się, do czego to wszystko dąży i jak się to skończy, bo się to urywa w pewnym momencie i dziękuję. Więc to było dla mnie zupełnie zbędne. Główny bohater mógłby być jakimś biznesmenem i w ogóle by ta powieść na tym nie straciła. Mamy jeszcze wątek taki trochę właśnie przeciwny niż u Houellebecqa, bo Houellebecq z reguły pisze o śmierci miłości. Tutaj mamy z kolei wątek o odradzaniu się miłości w obliczu śmierci w małżeństwie głównego bohatera. I ten jest faktycznie niezły. Oczywiście Houellebecq nie szczędzi nam tych opisów swoich bardzo dokładnych, tego co bohaterowie powoli zaczynają robić ze sobą w łóżku, ale jak to Houellebecq? No jak to Houellebecq, tak? To już trzeba mu albo wybaczyć, albo mu tego nie darować. Kończy się to dość dziwnie. Podejrzewałbym go, że on mi jakieś zasadzi tutaj inklinacje takie trochę new age'owe w finale. Nie wiem w sumie, czy to miało być na serio, czy to miała być parodia. Ale mimo wszystko ten wątek nie jest jeszcze taki zły. Bardzo mnie zaciekawiła, nie mogłem już znaleźć teraz tej recenzji, ale w zeszłym roku, jak robiłem podsumowanie, co czytała Europa, to znalazłem recenzję pani, która się deklarowała jako feministka i pisała właśnie w Niemczech recenzję tej książki. I ona pisała, że to jest taki wspaniały obraz, taka wiwisekcja prawicowca. Nie wiem, gdzie ona tu widzi w głównym bohaterze prawicowca. Jego rodzina to tak, to tam po części tak, a on sam jest raczej takim typowym liberałem, że decyzja, którą on podejmuje w finale, nie będę spoilerował, podyktowana jest tym, że on się boi świata przyszłości, który będzie należał do kobiet i boi się tej relacji z żoną, która się otworzyła, możliwości. Absolutnie się z tym nie zgadzam. W ogóle tego nie widzę. Myślę, że tam jest bardzo, dużo bardziej prozaiczne wyjaśnienie tej jego decyzji, więc gdyby to miała być powieść tym razem odchudzona, tylko o rodzinie tego głównego bohatera i o jego umierającym ojcu, to kto wie, czy nie byłaby to jedna z najlepszych powieści Houellebecqa. Cała reszta jest już słabsza i trochę się, szczerze mówiąc, tutaj unicestwieniem rozczarowałem, aczkolwiek bardzo dobrze mi się Houellebecqa czyta. No muszę przyznać, a kto go w ogóle tłumaczy? Zaraz zobaczymy. Beata Gepert. Okej. Więc tak to wygląda. Mamy zamknięty cały zeszły rok, teraz i już nawet początek nowego roku. Ja siadam do czytania kolejnych rzeczy i też będę przygotowywał open boxing, bo następny będzie open boxing z nowymi książkami, z prezentami gwiazdkowymi. I do zobaczenia w następnym odcinku. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.